Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, Liska, z tej strony Hades, a was jest Gilatis. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatis. Kolejny odcinek, kolejny Scrap Mechanic. Tym razem od użytkownika Paweł Jur. Czyli, nie wiem, czy to jest od imienia i nazwiska, czy jak, ale jest Paweł Jur. I jesteśmy na mapce z autkami, tak, znowu z autkami, tylko tym razem troszkę większej skali. I bo w tym razie troszeczkę jest teren też zrobiony. Tym razem. Nie tym razie, tylko no, jest inaczej trend. Prawda, wydaje mi się, że powinniśmy być jeszcze trochę wyżej, żeby całą planszę widzieć, ale chyba zobaczymy, jest okay. Jak to wyjdzie. Oczywiście link do pobrania mapki będziecie mieli standardowo w opisie, co jest? Moje auto nie chciało ruszyć po prostu. Nie, ja swojego nie sprawdzałem jeszcze. Mój też jeszcze nie rusza. Może był jeszcze zablokowany, poczekaj chwilę. Oho, już widzę, że będzie ciekawie. Nie, okej. Okay. Chyba, że on był na plecach, czy nie wiem. Coś ślizgałem się za bardzo? Z radia, a nie, mój nie za bardzo. Tak. Okej, okay, ja to sobie poprawię. Już. Bo w ogóle odpaliło mi się coś w tlenie teraz. Dobra. Gotowy jesteś w miarę tak na linię startu? O Boże, startu? Czekaj. A czemu on? Dziwnie się tym skieruje, ale to dobra. Aha, bo on tak jedzie, dobra. No. Dobra. Linia startu, dobra, to stanę tak, dobra. Cofnij trzy, troszkę. 3, 4. Ruszył przede mną, 3, 4. O, halo. Halo, halo. Proszę tak nie robić. Śmieszne są te. Śmieszne są, Łatwo jest wywalić, ale patrz, nawet jeśli się nie wywalisz na bok, to czekaj, to chwileczkę poczekam, dobra, już, ta chwileczka minęła. Patrz, jest tu niespodzianka. Chwileczkę poczekam. A ty skurczy. Ale bejku. Ten. O! Wow, co ty zrobiłeś? Chory. What? No, nie wiem, czy jestem przodem, czy. Czerwone nie, czy jestem to na plecach, tył. Czy nie na plecy. No to nieważne, czy jesteś na plecach, czy nie. Nie, bo może mnie obrócić. Dobra. Dawaj, ja wiesz zaraz co? Poczekam ciężko tu mi... na ciebie. Ciężko mi. O, dobra, teraz stoję dobrze. O Boże. Teraz stoję dobrze. Co tam jest? Nie wiem, ja sobie powolutku jadę, bo przeszkodziłeś mi strasznie. Halo. Tak się nie robi, przyjacielu. O, teraz jestem w ogóle do góry nogami. Ej, ale to jest trudne. Fajnie. O, nie. Moje autko nie powinno tak zjeżdżać. Aha, to okay. Jest trudne. Przede wszystkim moje auto widzisz, jest co na jest. Plecach. No to masz problem. No mam. No ty tu od razu znasz, no bo tam nie ma tak prosto. Ja tu kompletnie nie widzę, co tam jest. No to pod czy... tym? Tak. A nie na to? Nie, na to zaraz. Chyba. Nie no, jak ty to widzisz? Nie wiem. Bo myślisz, że tędy? No... Ja myślałem, że tam można od razu pojechać. Wiesz co, nie wiem. Może to ja się nie znam. Bo tak w sumie myślałem, że tam mamy. Nie, ale strasznie prostu... ciężko jest, jeśli chodzi o. O? O widoczność o. Teraz, wiesz? O, i teraz już jestem na plecach. Już teraz nie wiem, jak jechać, nie? Wiesz co, to jest strzałka do tyłu i. Co? Przepraszam, ja nie widzę to tego ciekawie. Auta, ja idę je poprawić. Wiesz co, ja trzymam teraz strzałkę do tyłu i tak jadę. Więc... Nie, po prostu wiesz co, bo ja bym nie wyjechał teraz tym autem, nie? Z mojej pozycji. O Jezu. Teraz tak, muszę jechać tak. Teraz... No Boże, jeszcze tak. Nie umiem tu skoczyć. Tak. Tak, 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 jakoś tak. Gdzie ty jesteś? Tak. Na górze. No no, sprawę ty nie widzisz tego, nie? Co może zapaść się? Wiesz co jest najgorsze? Ja jadę tyłem. Mój wózek jest no odwrócony. No ej, jak totalnie. Ty to zrobiłeś? No normalnie, jestem prosem. Nie jesteś. Teraz pewnie znowu się odwrócę i będę rozkminiał, jak jestem ustawiony. Chociaż nie ukrywam, że wolałbym już nie ruszać tego tak jak jest. Ale oszust z siebie pa, 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 para. A co ty zrobiłeś na początku? 3, 4 i już jechałeś. No dobrze, to TeamSpeak ma ten. TeamSpeak zawsze o sekundę ten.
ma opóźnienie. Ale ty miałeś łatwiej. Chwila, ja, ale patrz, teraz ja już na przykład nie mam łatwiej, bo ja już nie wiem jak jestem. No ha, moje auto to... Halo, do jasnej. Dobra, znowu muszę wysiąść. Tak. Znowu muszę wysiąść. Jebuć. Nie, dobrze jechałem. Serio? Aha, okej. Okay. Tak. O, mój samochód, wiesz co zrobił? Wypad z toru. Teraz tu. O, to ciekawie. I jeszcze jedzie. Sobie daje radę. No i stój. Aha, Krystianie, mógłbym cię prosić, żebyś zatrzymał mój pojazd? Wsiadł na moje krzesło i zatrzymał je. Dobra, już, no. O, dobra, dziękuję. Dobra, już out. Dobra, już out. Ja mu no nie, stój! Dobra, już out. A był czujnik? Nie, to kwiatek. Nie tak. To i to. Dobra, teraz to i to. Jedziemy dalej. No nie, jedziemy, poczekaj na mnie. Ja nie. Poczekałem na ciebie chwilę. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ty zawsze przegrywasz. No właśnie, dlatego raz muszę wygrać. Nie. Muszę pokazać, że jestem lepszy. Nie zgadzam, nie jesteś lepszy. No to mogę tak sobie chociaż wmawiać. Niekoleżeńsko się zachowujesz, ja chociaż chwileczkę poczekałem na ciebie. Mam na ciebie poczekać, poczekam na ciebie na mecie. Ej, do dwóch okrążeń. Ej, co to za skrót? Ja to wszystko widzę. Ej, halo, samochód mi się zablokował. Ej, ja to wszystko widzę, zatkniony. Ja nic nie chciałem zrobić. Jeden. Halo, Krystianie, musisz pomóc moim autu znowu. Proszę. Co mam zrobić? Nie wiem w sumie, wiesz? Mam usiąść na twoim miejscu, czy co? Ej, widzę co robisz. Ono przyjechało po torze. Co się dzieje? Ty tak nie powinieneś. O Boże. What? Ja jestem w końcu przodem. Jezu, nareszcie jestem przodem. Boże. Gdzie to autko jest? Autko, o dobra, autko, za bardzo jesteś. Ej, tam. Z całym szacunkiem, nareszcie. Ale ono przyjechało po mojej głowie, więc w sumie po całym części szacunkiem, toru. Chylę ukłony do twórcy, który robił tor. Bardzo przyjemnie się gra. Myślę, że to wcale nie dlatego, że wygrywam. Serio? Boże. Serio, gro? Boże, nie! Boże, co tu się dzieje? Co? Gdzie ty jesteś? Za nami, mniej więcej. Za nami, okej. Okay. Życzę ci, żebyś sobie spadł. No co? Dobrze, fajnie. Jestem do góry dupą. Halo, samochodzie. Nice. Mój samochód ze mną nie współpracuje. Hello, my friend. Hello. Ja sobie tutaj jadę powolutku, spokojnie, zsuwam się z góreczki. Dobrze, mam nadzieję, że tam nie oszukujesz, bo wszyscy, którzy oglądają ciebie, będą widzieć. Nie przejmuj się. Co się stało? No on nie skręca teraz nagle. Jak to? Przestał skręcać. Spróbuj jeszcze raz. Teraz skręca na odwrót? What? Zepsułem. Czemu mi pozmieniałeś? Pozmieniałeś mi kontrolę. Nie! Tego nie zmieni. Już ci działa. No już ci działa, no. Już powinno działać. Proszę mi nie psuć tutaj. Wcale nie odłączyłem. Wcale nie odłączyłem tego. Że próbujesz oszukiwaniem wygrać. Nie, ja sobie po prostu. A jeszcze nie powiedziane, że wygrałem, bo muszę sobie jeszcze na to wjechać. O, widzisz, patrz kulturalnie. Ale gramy ja poczekam, do gdzie jest? Trzech okrążeń. Nie, do tak, dwóch okrążeń. Nie, do trzech okrążeń. Tak, ale musisz na mnie poczekać. No, ale do dwóch okrążeń. Gdzie jest moje auto? Jak teraz No, na dole jedzie. Tak, widzę. Do dwóch okrążeń. Ja proponuję pójść na kompromis i zrobić remis tego. Nie, raz ty wygrywasz, no, raz nie, raz no ja. Kiedy ja ostatni raz wygrałem? Nie, bądź sprawiedliwy. Jeśli na poprzednich autkach wygrałeś ty, to teraz mogę ja wygrać. Ale więc ty kończę. Ale ty cperu perfidnie. Myślałem, że poczekasz tak perfidnie. Czasem,
z dobrym czasem kończę, ustawiam się na mecie i teraz patrzymy, jak ty jeździsz. Jakbym głupek. Chciał być zły, ustawił sobie toaletę na twoim aucie i sobie na nim siedział. Nie, bo byłbyś zbyt ciężki. Ale tak tylko ciut. A jakbym się przywrócił, to wiesz, to by nie ten. Jedzie twoje autko, jedzie. Fajna opcja by była, gdyby na przykład był taki największy tor, nie? I były na przykład stacje i jak naciskasz guziki, to jakby twój fotel jest przemieszczany na daną stację. I wiesz, o co mi chodzi, nie? Mhm. No i to było wymyślne, ale ciekawe, czy dałoby... Nie, ej, chyba... no ten tor jest i tak bardzo fajny, bo to no jest tak. Tor do przejścia na spokojnie, plus jest na czterech graczy i... Może na początku się mały tłok robi. Nie, stój. Stań sobie w miejscu i teraz kliknij tylko w prawo. Nie, co ty robisz, człowieku? No to ja dam radę. Tylko w prawo przycisk. No tak, spokojnie. Nie. A ty sobie już ogarniam na początku. No i teraz jedziesz do końca i tylko w lewo. Przycisk. Wymyślne. Widzisz, jak ogarnę. Patrzcie, przekroczyłeś mety, wygrałem! Kończysz metę, dobrze. Myślę, że Boże. Bardzo udany wyścig. Myślę, że bardzo udana mapa. Chodź jeszcze tym torem tak przejdziemy. Paweł Jur, bardzo, bardzo fajna praca. Myślę, tutaj że mamy śrubeczki, tutaj takie. Tu jest pierwszy sensor. To nie było ciężkie. O, no ja nie. Nawet na niego nie najechałem, wiesz? Tu jest ja jeden sensor. O! Na to jeszcze... Nie, na to trafiłem. A to... Który? To jest mój. Okej, to jest jeden ten sensor, a tu jest drugi. Ja trafiłem na jeden z nich. Tu nie było chyba żadnych przeszkód, tak mi się wydaje. Nie, ale chętnie... O, tutaj patrz, tutaj, o to, mi chodzi... o to mi chodziło, chodź tu. A to nie, to ja zawsze wjeżdżałem jakoś tak, że tą dziurę omijałem. Że mu się zrespił taki świat, nie? Akurat. Z takim rowkiem, no i teraz tutaj, kurde. Teraz tu lecimy. Fajnie jest właśnie, że wykorzystałeś sobie coś takiego. A co tutaj było właśnie? Co to był za problem, że ty... Jeden z tych... To były sensory. Tak, jeden sensor. O, tu. Czekaj. Nie, bo ten tutaj. A, no to jakoś tak najechaj, że akurat poleciał. A no bo na środku ja pojechałem. Ja ani razu się nie otworzyło. Ale ty już wiedziałeś, że jest coś takiego, więc to było trochę... Ja wiesz co myślałem prędzej? Chodź się tu wróć na chwilę. Gdzie żeś poleciał? Tu, patrz, że jest więcej ja myślałem, tego. Że... Nie. Ja myślałem, ja nie wiedziałem jak tu jest zbudowane, bo tej rampy nie wiedziałem. Myślałem, że tu... Też są bloki poustawiane i gdzieś tu jest ten sensor i ja tu podjeżdżałem powoli, a jak już stałem mniej więcej tu idealnie przed sensorami teraz jak widzę, to ja stałem przed sensorami, bo myślałem, że tu się skałka kończy i dopiero tutaj ruszałem, ale widzę, że nie trafiłem na to. Wymyślnie, naprawdę. No i tu fajny zjazd, tutaj zjazd z tego, tutaj pyk. Tutaj pyk, skocznia pyk, mała, tutaj to jest taki nawet, nie, no niby utrudnienie, ale trzeba takie... Trzeba poczekać na kogoś, tu sobie zjeżdżamy wtedy. Ja tu, bym więcej tu chyba... myślałem, że to jest jeszcze przycisk, to. To mnie trochę zmyliło. Tutaj, że nie, bo tu nic nie było. No. Ja bym pewnie, nie wiem, ewentualnie spróbował dać jeszcze jakieś pułapki na tych tutaj, nie? Na tych trawach, nie? Na przykład taką... patrz, Krystianie. Że byłby tu czujnik, no nie? I na przykład taka łapa by stąd tak wyskakiwała i tak spychała i zrzucała. Tak. To byłoby nawet całkiem ciekawe, jeśli chodzi o moje propozycje. Ty już mi odpiąłeś całe auto? Nie. Aha, to nie działa. To nie ruszałem go. Aha, one są odpięte teraz. To też nie działa. Wszystkie. To fajnie. Nie wiem. No to pomijając... to, dzięki, że mnie gałganie zrzuciłeś. Nie ma sprawy, przyjacielu. No, pomijając, nie widzimy braku w mapce, naprawdę bardzo fajna mapka, jeśli chcecie pograć, oczywiście będzie wszystko w opisie. Mapa jest dla 4 graczy. Paweł Jur zrobił świetną robotę, wykorzystał pomysł tak jakby poprzedni, czyli oczywiście również samochodzików, ale zrobił to w bardzo, bardzo fajnym stylu, bo niezależnie czy samochód leży na plecach, czy nie leży na plecach, znaczy, można sterowanie nie się zmieniało, to było problematyczne. Tak, sterowanie się wtedy zmienia, ja musiałem czasami klikać tak jakby... No, S, czyli strzałkę do tyłu, tak, zamiast do przodu, zamiast w lewo to w prawo ale i chwilami się gubiłem, ale nie dałoby rady inaczej tego zrobić, nie? Nie, no nie, ale chodzi o to, że to jest o tyle lepsze, że
na torze, nawet jak ci się zablokuje czy obróci, tak? To w przypadku tamtych autek musisz podejść i manualnie sobie przestawić, a tutaj no tak. Nie, obrócić się spoko i tak dojedziesz. No więc mapa jak najbardziej na plus, okay. Na pewno. Poro przeszkód, fajnych, wymyślnych. Możesz coś sensory, jeszcze dodać, pułapki. Gdzie jest ten, gdzie jest pusto na pewno, coś jeszcze? Na przykład tutaj, nie? Tutaj mógłby coś dać, na przykład tu na pewno. Takie małe mini poprawki stylistyczne, ale ewentualnie tutaj zrobić tutaj na przykład coś takiego, że tu jak jest ten blok, widzisz to, ten pas no. Taki prosty, że tutaj się jedzie i tu na środku jest sensor. Jak najedzie się na ten sensor, to ta łapa stąd tak jakby przeskakiwała tutaj i nie można byłoby jechać dalej, tylko trzeba byłoby wjechać tu i z powrotem jechać tędy na to, żeby znowu nacisnąć sensor, który przestawiałby tą łapę z powrotem na to miejsce. Czyli skrót albo nie skrót, to jest na takiej zasadzie w sumie. Tak, czyli skrót albo nie skrót, dokładnie. Ale tak i tak było bardzo fajnie, jeśli chodzi o pułapki, bardzo mi się podobała mapka, myślę, że tobie również. Była fajna. No i to tyle w sumie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mamy nadzieję, że się wam podobał. Jeśli oczywiście doceniacie pracę autora, możecie zostawić ewentualnego lajka, zostawić jakiś komentarz. I to tyle, póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć.